Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druki nr 3413 i 3426). Bardzo proszę panią poseł Urszulę Rusecką o przedstawienie sprawozdania komisji. Zapraszam. Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo, składam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z druku nr 3413. Marszałek Sejmu skierowała do pierwszego czytania powyższy projekt ustawy. Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się wczoraj, na którym odbyło się pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu. Szanowni Państwo, procedując tę ustawę na wczorajszej komisji, miałam takie déjà vu, ponieważ argumenty opozycji zupełnie nie zmieniły się od tych, które były podawane w roku 2016, kiedy wprowadzaliśmy nasze świadczenie wychowawcze. Przypomnę, że od 1 kwietnia 2016 roku na drugie i kolejne dziecko przysługiwała kwota świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, a na pierwsze dziecko był wprowadzony ograniczenie w związku z dochodem. W roku od 1 lipca 2019 roku wszystkie dzieci w systemie powszechnym na wniosek otrzymywały 500 zł z tegoż programu. Opozycja cały czas próbuje ten dobry projekt zdewaluować, mówić, że nie spełnił swojej roli. Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że ten historyczny, przełomowy, pionierski projekt, który zmienił oblicze polskich rodzin, w 100% wypełnił rolę, którą zakładał. I żadne głosy po stronie opozycji nie zdeprecjonują tego projektu. Przypomnę, że chociażby gdyby wyliczyć od 1 kwietnia 2016 roku kwota, jaka przysługiwała dziecku, które otrzymało takie świadczenie do teraz, to jest kwota rzędu ponad około 43 tysiące złotych. Tyle otrzymało jedno dziecko z naszego programu, to pierwsze, które rozpoczynało z nami ten projekt. Projekt, który, jak już wspomniałam, Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do polskiego obiegu prawnego, zmienił funkcjonowanie polskiej rodziny, zmienił patrzenie na polską rodzinę. Polska rodzina jest, Polska silna jest siłą polskich rodzin. A co słyszymy w roku, 3 miesiące przed wyborami, co słyszymy od opozycji? Wtedy, kiedy trochę się zapomną, że jesteśmy w okresie przedwyborczym. Otóż rzecznik Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w jednym z wywiadów dla komercyjnej stacji mówi, że program 500+ wzmacnia przemoc i patologiczne postawy. I to jest prawdziwe zdanie Platformy Obywatelskiej na temat tego programu. Pięknie maskują swój pogląd na temat tego programu podczas kampanii wyborczej, natomiast rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Wiele by mówić o programie, o tym, jak zmienił losy polskich rodzin. Te wszystkie tematy były poruszane podczas posiedzenia komisji. Teraz wprowadzamy nową odsłonę tego programu, zwiększamy kwotę do kwoty 800 zł na każde dziecko, również w systemie powszechnym, na wniosek. Rodzic nie będzie musiał nic zmieniać, jeżeli wystąpił o to świadczenie do kwoty 500+, to od 1 stycznia roku 2024
dostaną dzieci kwotę 800 zł. I jeszcze muszę się odnieść do jednej kwestii, która wybrzmiała na posiedzeniu komisji. Otóż opozycja głośno mówiła, że to jest po raz kolejny zresztą kiełbasa wyborcza. Na poprzedniej debacie mieliśmy również w przypadku emerytur, że to jest kiełbasa wyborcza. To ja zapytam, czy państwo zapomnieliście, jak wyglądała ta kadencja? Kiedy mieliśmy waloryzować, kiedy mieliśmy podnosić, zmieniać to świadczenie? Wtedy, kiedy na początku naszej kadencji wybuchła pandemia i musieliśmy wspierać polskie firmy, aby nie upadły, aby ludzie mieli pracę i dzięki temu, że wsparliśmy dlatego, że wsparliśmy w roku w 2020, dzisiaj mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, ale tak naprawdę w Europie. Czy wtedy, kiedy wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą i musieliśmy wspierać naszych gości, uchodźców za naszej wschodniej granicy. Teraz jest dobry czas na to, aby wesprzeć polskie rodziny i zmienić świadczenie do kwoty 800+, które przewyższa nawet skumulowaną inflację. Wnoszę, aby Wysoka Izba ten dobry projekt dla polskich rodzin raczyła uchwalić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Pani poseł Teresa Wargocka z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izba, Pani Minister. Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z druku 3413. Wysoka Izbo, dla Prawa i Sprawiedliwości to jest bardzo ważny dzień. Po raz kolejny udowadniamy, że obietnice kampanii 2015 roku prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej wsparcia polskich rodzin jest konsekwentnie realizowane. I tak jak powiedziała pani przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, wprowadziliśmy program 500+ jako podstawowy, sztandardowy program tej polityki, który kieruje do rodzin wsparcie finansowe, do wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Program ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami terytorialnymi, wiekowymi, płciowymi, po prostu program, który jest skierowany na wsparcie rodzin wychowujących dzieci. Dzieci, które są przyszłością dla Polski. Są tym potencjałem, o który musimy dbać, który musimy pielęgnować i wspierać. Program, który wyrównał szanse edukacyjne i szanse rozwojowe. My dobrze pamiętamy ten 2015 rok, gdzie przed początkiem roku szkolnego albo świętami Bożego Narodzenia słupy były oblepione karteczkami chwilówka, szybki kredyt. Bo żeby zrobić święta dla rodziny, kupić prezenty, to rodzice brali szybkie chwilówki, zadłużali swoje rodziny. Taka była kondycja polskiej rodziny w 2015 roku. Bieda miała twarz dziecka. Emeryci mieli wyższy dochód na osobę niż rodziny z trójką i więcej dzieci. I z tym skończyliśmy. Pierwsza nowelizacja 2019 rok. Znieśliśmy kryteria. Po ocenie stanu budżetu i możliwości finansowych państwa, po ukróceniu karuzel VAT-owskich, różnego rodzaju mafii, oszukiwaniu na akcyzie, zwiększaliśmy budżet państwa rok do roku i wspieraliśmy polskie rodziny. Dzisiaj jest kolejny etap, końcówka drugiej naszej kadencji po wielkim problemie, jaki dla gospodarki, dla społeczeństwa wprowadziła inflacja spowodowana wojną na Ukrainie, panie pośle, nie przez Prawo i Sprawiedliwość. Przez pandemię i wojnę na Ukrainie. I to będziemy powtarzać. I dzisiaj znów podejmujemy temat, który wypłynął
z naszych rozmów z Polakami, mieszkańcami. Na każdym spotkaniu, które odbyliśmy, było pytanie, czy będzie waloryzacja, bo jest mniej, bo jest trudniej. I po raz kolejny rodziny, które wychowują dzieci, nasz skarb narodowy, otrzymują waloryzację w wysokości 300 zł, wyższą niż skumulowana inflacja za 7 lat rządów. Proszę Państwa, może ta kwota, która już została skierowana do polskich rodzin, 42 tysiące przez 7 lat każde dziecko. Wyobraźcie sobie, wypoczynek, obozy, kolonie, zajęcia sportowe, muzyczne, po prostu godne życie. Nikt nie wyrównał tak szans edukacyjnych dzieci jak 500+, gdzie nawet kwestia ubioru dzieci w szkole. Nie było tego ciuchlandu, że tak powiem, i nie było dzieci, których stać na luksusowe marki. Naprawdę to jest wielkie osiągnięcie naszego rządu. I chciałabym już w tej ostatniej minucie powiedzieć, nie przeszkodzicie nam w realizacji tej polityki. Nie zabierzecie nam tego sukcesu. Państwa propozycja z Platformy od 1 czerwca 2023 roku jest blefem wyborczym. Nie chcieliście tego programu. Obrażaliście rodziców, którzy biorą te pieniądze. Janusze, Grażyny, w czasy przeszkadzają. Ludzie kochani, wszystkie dzieci są ważne wsparcia. Kolejna propozycja, próg dochodowy. Jaki próg dochodowy? To są pieniądze skierowane do dzieci. Znów chcecie podzielić Polaków. Ludzie, którzy mają wysokie dochody, płacą wysokie podatki. A dziecko jest tak samo ważne i warte, jak tam, gdzie rodzice nie pracują. Bo kolejna grupa posłów chce dyskredytować dzieci, których rodzice pracy nie mają. Przestańcie już, że tak powiem, poprawiać program Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość popiera ten rządowy projekt i będziemy konsekwentnie w kolejnej kadencji wspierać polskie rodziny. Dziękuję bardzo. Tyle kłamstw. Ale zacznę może od początku, od wczorajszej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Szanowny panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Pani przewodnicząca, sprawozdawczyni powinna powiedzieć tak naprawdę, jak wyglądała ta wczorajsza komisja. Po pierwsze, wnosiliśmy na tej komisji, żeby równocześnie z tym rządowym projektem procedowany był projekt poselski, który składaliśmy jako Koalicja Obywatelska, który miał nadany numer druku i też był skierowany do komisji. Zawsze była taka praktyka. Tym razem nie byliście w stanie procedować tych projektów razem. Różnica tylko od 1 czerwca. Natomiast najciekawsze tej komisji, szanowni państwo, było to, że naprawdę my jako cała opozycja z lewicy, z PSL-u, z koalicji, naprawdę mówiliśmy merytorycznie, zadawaliśmy bardzo merytoryczne pytania. Dostawaliśmy tylko polityczne odpowiedzi. Być może dlatego, albo nawet jestem przekonana, że to był prawdziwy powód, bo były kamery państwa telewizji i chodziło o włas polityczny, o wasz polityczny przekaz, żeby mówić, co uważamy na temat 500+, choć mówiliśmy, nawet osobiście mówiłam, że to jest jeden z ważnych elementów polityki społecznej. I zawsze tak mówiłam i będę tak mówiła. Ale już szczytem hipokryzji, kłamstwa była wypowiedź pani minister rodziny i polityki społecznej. Potrafiła powiedzieć pani minister, że poprzedni rząd nie wprowadził żadnego programu. Żadnego, pani minister. No naprawdę wstyd, po prostu wstyd. Więc może po kolei. Roczny urlop rodzicielski. Rządziliście w 2007 roku, ile wynosił? 18 tygodni. Jak wam przekazywaliśmy, czy braliście po nas władzę? 52 tygodnie. Urlop ojcowski. Świadczenie rodzicielskie 1000 zł dla studentek, bezrobotnych, rolniczek. Program Maluch, którym się pani tak chwali, to program wprowadzony przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Wy jeszcze zabraliście z tego programu dofinansowanie do niań. I proszę bardzo, w 2007 roku liczba żłobków, klubów i dziennych opiekunów wynosiła za waszych rządów 373, 2015 2910. Dalej, Karta Dużej Rodziny,
Ulgi podatkowe na pierwsze dziecko 1100 zł, na drugie 2000, na trzecie i kolejne 2700 na każde kolejne dziecko. Łącznie dofinansowanie czy też odliczenie mogło nawet wynosić 9,6 tysięcy. Przedszkole za złotówkę, bezpłatne podręczniki. No naprawdę, naprawdę trudno jest to przeczytać, tylko w tak haniebny sposób państwo kłamiecie. To jest po prostu nie... Ja jestem wiele lat w tym Sejmie, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żeby minister nie widział polityki rodzinnej, która powinna być ponad podziałami. Maluch jest tylko Maluch Plus. Nie było wcześniej malucha. Ano pani minister był. Pani się chwali rekordową kwotą w tym roku. W ubiegłym roku nawet złotówki nie było na ten program. Ale pytanie dotyczyło moje na komisji wczoraj o demografię. Dobre pytanie, bo państwo mówiliście, że kiedy wprowadzaliście 500+, mówiliście tak, dzięki temu programowi to urodzi się w 2022 roku 371 tysięcy dzieci, ale państwo eksperci mówili, w takiej wersji optymistycznej, gdyby tego programu nie było, to tylko 314 tysięcy się dzieci urodzi. Ile się urodziło w 2022 roku? 305 tysięcy, więc my dlatego pytamy, zgadzamy się z programem 500+, jest to dobry program, ale nie rodzą się dzieci. Mało tego, 68% Polek zapytanych przez CBOS w wieku od 18 do 45 roku życia, czy planuje mieć dzieci, mówią, że nie planuje, więc my się pytamy, zgadzamy się z programem 500+, będziemy go oczywiście kontynuować, ale pytamy się, czy macie pomysł na politykę prorodzinną, demograficzną. Przepraszam bardzo na chwilę, pani poseł. Czy ja mogę pani prosić o ciszę? Proszę pani, proszę panią o spokój. Czy pani mnie słyszy? Dziękuję serdecznie, bardzo proszę. Czas leciał, więc jak nie zdążę, to tylko poprawkę chcą uzasadnić. Więc my dzisiaj dajemy wam szansę. Wczoraj na komisji nie dało się rozmawiać, bo na tej komisji się nie da rozmawiać. Więc dzisiaj dajemy państwu jeszcze szansę, składając poprawkę. Przepraszam panią bardzo, ja pani przedłużę czas. Czy ja mogę prosić o ciszę? Panią proszę o ciszę. Słyszy pani mnie? Nie, panią z tyłu. W związku z Słyszy tym. Pani, tak? W związku z tym bardzo proszę w spokoju słuchać. Przyjdzie pani kolej, będzie pani miała swój głos. Czy pani to zrozumiała? Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, przedłużam pani czas o minutę. W związku z tym, że wczoraj nie mieliśmy nawet możliwości, żeby nasz projekt złożony przez Koalicję Obywatelską był procedowany, wbrew, można powiedzieć, parlamentarnemu zwyczajowi, składam poprawkę, żeby ten projekt świadczenie 800+ weszło w życie tak, jak w projekcie planowaliśmy, czyli z dniem 1 czerwca. I wnoszę o to, żebyśmy mogli nad tym pracować. Jednocześnie informuję, że złożyliśmy poprawkę do nowelizacji ustawy budżetowej, która zabezpiecza te środki. Mówimy sprawdzam. Właśnie chodzi o to, żeby te pieniądze były tu i teraz, jeśli wam zależy na polskich rodzinach, a nie żeby były dopiero wtedy, jak ludzie zagłosują przy urnach wyborczych. Trzeba rodziny traktować poważnie, a nie żeby one były przedmiotem szantażu wyborczego. Stąd, panie marszałku, składam niniejszą poprawkę. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Magdalena Biejat, Klub Parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Szanowni państwo, kiedy składaliście projekt i przyjmowaliście projekt ustawy o 500+ w 2016 roku, chwaliliście się, że ten projekt zwiększy dzietność w Polsce. Oczywiście tego nie zrobił, bo nie miał szans tego zrobić, bo żeby zwiększać dzietność w Polsce, trzeba umieć działać systemowo i systemowo zachęcać rodziny do posiadania dzieci. Ale to, co ten projekt zrobił, to rzeczywiście znacząco zmniejszył ubóstwo wśród dzieci. I to jest fakt. Natomiast to było w 2016 roku i później. Dziś jesteśmy w roku 2023. Najnowsze dane za 2022 rok mówią o tym, że ponad 330 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Ubóstwo relatywne dotyka niemal miliona polskich dzieci. Według wielu ekspertów w dziedzinie demografii i biedy
Prawdopodobnie w 2023 roku dane dotyczące poziomu skrajnego ubóstwa wśród dzieci i ubóstwa relatywnego będą znowu dobiegać do poziomów z 2015 roku. I przez ten czas, przez te lata nie zrobiliście Państwo nic. W zeszłym roku, już ponad rok temu, my jako Partia Razem wzywaliśmy do waloryzacji świadczenia 500+, bo już wtedy nie pomagało ono spełniać tego podstawowego zadania, które przed nim stało, a więc obniżenia, zmniejszenia ubóstwa wśród dzieci. I tak się składa, że ten o dzieciach, o tym skarbie narodowym, jak mówi pani posłanka Wargocka, przypominacie sobie w czasie kampanii wyborczej, przypominacie sobie przed wyborami. Nie rok temu, nie dwa lata temu, nie wtedy, kiedy należało waloryzować to świadczenie, ale akurat teraz, kiedy trwa kampania. I takie są fakty. My mówimy bardzo wyraźnie, to świadczenie powinno być waloryzowane nie wtedy, kiedy komuś się przypomni, że dzieciaki nie powinny żyć w ubóstwie. Nie wtedy, kiedy ten czy inny polityk uzna, że należy tego użyć w tej czy innej kampanii, ale co roku. O stopę inflacji. I taką poprawkę składamy po raz kolejny, ponieważ wczoraj odrzuciliście ją na komisji. Ale zachęcam Państwa, żebyście jednak ją przyjęli i żebyście pokazali naprawdę, że rzeczywiście zależy Wam na dobru dzieci. Nie tylko dzisiaj, w przededniu kampanii wyborczej, ale co roku. Zachęcam Państwa wszystkich, którzy nas oglądacie, żebyście przyglądali się jutrzejszym głosowaniom w Sejmie, bo to, o jakie intencje ma Prawo i Sprawiedliwość, będzie widać wtedy, w czasie tych głosowań. Wczoraj również złożyłam poprawkę, która pozwala wprowadzić to świadczenie od 1 sierpnia tego roku. Nie od 1 stycznia, bo tak jak mówiłam, już teraz, w tym roku, dzieci i ich rodziny zmagają się z coraz większym ubóstwem. Siła nabywcza rodzin maleje, udział pensji w polskiej gospodarce maleje i to świadczenie należy wprowadzać i waloryzować już teraz. Odrzuciliście Państwo tę poprawkę, więc wychodzimy Państwu naprzeciw i dzisiaj Lewica składa poprawkę o wprowadzeniu tej ustawy od 1 września tego roku, od początku roku szkolnego, symbolicznie. Zachęcam Państwa, Pani Minister, do poparcia tych poprawek i do pokazania, że rzeczywiście rozumiecie, na czym polega ubóstwo skrajne wśród dzieci i ich rodzin, na czym polega walka z tym ubóstwem i na czym polega prawdziwe zaprezentowanie, że zależy Wam rzeczywiście na dobru tych dzieci, a nie na tym, żeby zbierać punkty w sondażach. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za poprawki. Bardzo proszę, pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Proszę bardzo. Wielce szanowny panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Jesteśmy już w takim ferworze prekampanijnym, więc to rzadkie, żeby usłyszeć poseł Okła-Drewnowicz podziękować za dobre słowo, za wymienienie wszystkich projektów, które prezentowałem tutaj, karty dużej rodziny, rocznego urlopu macierzyńskiego, kosiniakowego, programu żłobkowego Maluch, przedszkoli za złotówkę, programu senioralnego, wprowadzenia karty dużej rodziny, wszystkiego tego, co miałem zaszczyt jako minister prezentować. Możecie się czuć oczywiście też współudziałowcami tego procesu, bo głosowaliście za tym. Bardzo za to serdecznie dziękuję. Pewnie tylko przez brak czasu może te docinki nie zdążyła pani poseł z Platformy powiedzieć, kto był autorem tego, ale jest szansa zawsze to naprawić. Tak jest. Bardzo się cieszę, że było to zauważone, bo polityka rodzinna nie rozpoczęła się w 2015 roku, tylko była wcześniej. Program 500+, jako program socjalny, był programem potrzebnym i trafionym. Tak. I też pragnę za to podziękować, bo pomógł szczególnie wielodzietnym rodzinom i dał im szansę. To prawda. Ale był oprócz tego celu socjalnego, był cel często przez was wymieniany jako cel numer jeden. Pronatalistyczny, prodemograficzny, zwiększający dzietność, mający zwiększyć dzietność. I tu przytoczę słowa reprezentujących wówczas rząd podczas prac nad tym projektem w ubiegłej kadencji. Demografia może stać się jedną z podstawowych barier rozwoju. Polska, jeśli nie zatroszczy się o kondycję ludnościową, nie dogoni krajów Unii Europejskiej pod względem zamożności. Na szczęście, mimo dramatycznej sytuacji demograficznej, możemy przełamać ten impas. No i ten impas niestety dla nas wszystkich nie został przełamany. Nawet taki program, który daje szansę na 500 zł co miesiąc, nie zmienił oblicza demograficznego. Tutaj rząd PiS-u poniósł sromotną porażkę.
ponieważ rok 2017 to jest 400 tysięcy urodzeń, początek działania programu 500+. Rok 2022 to jest już tylko 300 tysięcy urodzeń. Najmniej od II wojny światowej urodziło się 21 tysięcy dzieci w kwietniu, patrząc po wszystkich miesiącach upływających od zakończenia II wojny światowej. Umiera nas najwięcej od końca II wojny światowej, bo to jest 425 tysięcy w ubiegłym roku. 125 tysięcy osób więcej zmarło niż się urodziło. Te dane są zatrważające. Niestety nie stworzyliście polityki demograficznej i nie zmieniliście pozycji Polski w rankingach dzietności. Nie jest nas więcej, tylko nas jest dużo mniej. I ten projekt nie spełnił tych oczekiwań. To trzeba sobie po prostu uczciwie powiedzieć, co się udało, a co się nie udało, a co się może udać. I tutaj nasza poprawka, nasza propozycja. 500 plus podniesiono 300 zł. Jego wzrost o 300 zł powinno dotyczyć tylko i wyłącznie osób pracujących, aktywnych zawodowo. Powinno dotyczyć tej rodziny, w której przynajmniej jedna osoba pracuje. I to mówią Polacy. 46% w ogóle nie chce podwyżki 500+. Ale jak im się mówi, że dla tych, którzy pracują, mówią tak, ta podwyżka o 300 zł należy się pracującym. Mówią to na spotkaniach, mówią to do was. Wy to do nas mówicie w kuluarach, że z chęcią byście za tym zagłosowali. Więc zagłosujcie za tą poprawką, bo to jest szansa na zmianę dzietności w Polsce. Do tego trzeba dodać dostępność do żłobków, przedszkoli większą i program mieszkaniowy. To jest szansa na prawdziwą demografię i na zmianę oblicza demograficznego Polski, żeby to tsunami, ten huragan, który dzisiaj powoduje, że Polska wymiera, został zatrzymany. Od was to zależy, bo macie możliwość poprzeć tą poprawkę. I nie ma co się licytować, tutaj prośba do formacji demokratycznych, nie ma co się dzisiaj z PiS-em licytować, tylko trzeba szukać właśnie takich rozwiązań, które docenią aktywność zawodową, docenią przedsiębiorców i pracowników, docenią tych, którzy składają się na 500+. To jest też forma podziękowania wobec tych, którzy składają się na 500+. Dofinansowanie, ale i docenienie pracy. I bardzo ważna rzecz, to też będzie dotyczyło tych, którzy pobierają 500+, a są obcokrajowcami, bo oni też muszą pracować. Mają taką możliwość pracy w Polsce, więc to docenienie i ta podwyżka będzie dotyczyła właśnie wszystkich tych, którzy są aktywni zawodowo. I oczywiście matka wychowująca piątkę dzieci to jest osoba pracująca na 5 etatach, żebyście tutaj zaraz nie tworzyli jakiejś fantasmagorii z tego tytułu. Wszystkie rozwiązania przewidziane w naszej poprawce, którą składam, są uwzględnione, dotyczą również samotnych rodziców, bo to uwzględniliśmy, bo tu trzeba pokazywać mądre rozwiązania. Mądrym rozwiązaniem jest docenianie pracy, Polska gospodarna, a nie Polska marnotrawna. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Krystian Kamiński z Konfederacji. Panie Marsz. Polacy są najbardziej pracowitym narodem w Europie. Ale nie będzie pan czasem. Panie Marszałku, proszę Wysoka bardzo. Izbo. Procedujemy druk 3413 o zmianie ustawy o wychowaniu dzieci. Czyli ordynarna łapówka wyborcza, zwana dla niepoznaki 800+. Ten projekt to nieślubne dziecko Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, który by tylko jedyne co zrobił, to przyspieszył jego wprowadzenie. Proinflacyjny i obraźliwy dla ciężko pracujących Polaków. I coraz więcej Polaków to rozumie i to widać w sondażach. Projekt ma kosztować rocznie 25 miliardów. Przy czym nie uwzględniliście nawet w tych wyliczeniach Ukraińców, którym lekką ręką przyznaliście te świadczenia, bez pytania się naturalnie Polaków o zdanie. 65 miliardów będzie ten program kosztował rocznie, cały. 10% budżetu na jeden program społeczny. Bardzo odważna decyzja i problematyczna dla przyszłego rządu, bo skąd te pieniądze wziąć? Wiadomo, długi, podatki, no tyle potraficie, wzmożona inflacja, no bo tyle potraficie. Ale jeśli ktoś podchodzi odpowiedzialnie do tego, to widzi, że to się nie spina. I widzi, że to będzie ogromny problem dla naszego budżetu. Dodatkowo
Spójrzmy na jedną ciekawą rzecz. Dotychczas artykuł 29 mówił, że koszty obsługi, o których mowa w ustępie trzecim, wynoszą 0,1% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych. Czyli ZUS przygarniał z tych 40 miliardów 40 milionów. Wy teraz zmieniliście to w artykule czwartym na 0,15%. I ZUS zamiast przygarniać 40 milionów, będzie przygarniał 97,5 miliona. Podwyższacie dochody ZUS-u o 57,5 miliona? W imię czego? W imię czego? Co się zmieni? Zmienią się cyferki z 500 na 800. I ZUS potrzebuje 150% więcej? To jest jakiś przekręt. Albo nikt tego od was nie sprawdził, albo wy nie rozumiecie, jak to działa. To jest normalnie jakiś przekręt. Ale najwidoczniej w ZUS-ie ktoś zadbał o swoje interesy i ktoś tu wprowadził tą ustawę, dodatkowo ten punkt. Bardzo ciekawe swoją drogą. Trzeba wam może jasno i klarownie powiedzieć coś. Bogactwo bierze się z oszczędności i pracy. To może wyświechtane hasła, ale niewzruszone prawdy. Bogactwo nie bierze się z plusów, z zadłużania się i do druku pieniędzy. A to jest jedyna droga, którą potraficie. Opodatkować pracę i oszczędności, zamiast dać ludziom tutaj się bogacić. Wtedy te programy nie byłyby potrzebne. Dlatego Konfederacja zgłasza wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050. Proszę bardzo. Panie marszałku, panie i panowie posłowie, pani minister. W czerwcu ubiegłego roku Jarosław Kaczyński mówił nam wszystkim i przekonywał nas głośno, że waloryzacja 500+ jest niemożliwa, bo będzie to ruch proinflacyjny. Muszę przyznać, że rzadko kiedy zgadzam się z prezesem Kaczyńskim, ale w tym przypadku tak, zgadzam się. Waloryzacja 500+ z długu zwłaszcza będzie miała charakter proinflacyjny. Kiedy Jarosław Kaczyński wypowiadał te słowa, inflacja była mniej więcej na zbliżonym poziomie co teraz. Co się zmieniło? Zbliżają się wybory i tylko dlatego to robicie. Nie interesuje was długofalowo to, jak to się przełoży na portfele Polaków. Mówicie, że po nowym roku inflacja będzie niższa. No nawet jeśli, to nie znaczy, że mamy wziąć teraz benzynę i dolać do jeszcze rozżarzonego węgla, bo dokładnie tym to będzie. Polska gospodarka naprawdę musi złapać oddech i to, że inflacja będzie niższa, nie znaczy po pierwsze, że ceny spadają, czego wy wciąż nie rozumiecie, a po drugie wcale nie znaczy, że stać nas na to, by dalej doprowadzać do topnienia zasobności naszych portfeli, emerytur czy rent. A dokładnie do tego chcecie doprowadzić. Czy my chcemy walczyć z ubóstwem? Tak, ale ten projekt pogłębi ubóstwo wśród seniorów. Czy chcemy zlikwidować... No bo jeżeli wywoła inflację, to emerytury będą mniej warte. No wy nawet podstawowych zasad ekonomii... Panie marszałku, no nie da się. Czy może pan jakiś porządek na tej sali? No tak się nie da debatować w parlamencie. No właśnie. No nie, to pani marszałku, prosiłabym o zaprowadzenie spokoju na sali. Ale więc pani, chcemy pani, walczyć pani, przez... Pani poseł, zrobimy tak. Minutę. Ja już za chwilę w stosunku do pań każdej z osobna przeczytam ten dokument. Ten dokument kończy się wykluczeniem z obrad do jutrzejszego dnia włącznie, bez głosowań. W związku z tym proponuję taką umowę społeczną. Jakbyście były panie tak miłe, tak uprzejme, o co serdecznie proszę, i nie przeszkadzały swoim kolegom i koleżankom, to nie przeczytam tego dokumentu. A jeżeli będziecie panie przeszkadzały, to każdy z osobna to zrobi. I wiecie panie dobrze, że to zrobię i jeszcze mam dla was złą informację. Nikt nie jest w stanie tego odwołać. W związku z tym, jeżeli chcecie państwo siedzieć do jutra i brać udział w obradach, to bardzo proszę dać procedować innym. Gwarantuję również paniom to, że jeżeli wy będziecie przy głosie i z drugiej strony sali będą takie same sytuacje, zrobię to samo. Dziękujemy. Proszę bardzo. Bardzo proszę, pani poseł.
Więc czy chcemy walczyć z ubóstwem? Tak, chcemy walczyć z ubóstwem. Ten projekt pogłębi ubóstwo seniorów. Wystarczy znać się trochę na ekonomii. Czy chcemy zlikwidować biedę, głód wśród dzieci? Tak, dlatego chcemy zwiększyć pieniądze na edukację, by każde dziecko w szkole dostało po prostu ciepły posiłek. Czy chcemy, żeby ich rodzice mieli wyższe pensje, za które kupią więcej? Tak, niestety ten projekt osłabi siłę nabywczą wypłaty każdej kolejnej rodziców dzieci, o których dobrobyt chcecie dbać. Jest jeszcze drugi aspekt, kolejny, niedofinansowania polskich usług publicznych, szkoły, dlatego trzeba pilnie zwiększyć i przeznaczyć więcej pieniędzy na polską oświatę. Jesteśmy po roku, w którym rodzice wydali rekordowe pieniądze na korepetycje swoich dzieci. Musimy oddłużyć szpitale powiatowe i skrócić kolejki do lekarzy specjalistów, by seniorzy w końcu przestali umierać w kolejkach do lekarzy. Musimy postawić transport publiczny na nogi, bo pomoc sąsiedzka nie może być jedynym sposobem, by dostać się ze wsi do miasta, na przykład do lekarza czy do szkoły. Musimy przeprowadzić transformację energetyczną, sfinansować ustawę o asystencji osobistej, zrobić naprawdę wiele ważnych rzeczy, na których wy w budżecie państwa nie znaleźliście pieniędzy, bo po prostu nie chcieliście ich znaleźć. A to są rozwiązania systemowe, które sprawią, że dziękuję Polska nie stanie się sanatorium proszę. Europy. Po waszych rządach to nam niestety grozi. Młodzi dziękuję albo wyjadą bardzo. Ze swoimi rodzicami, albo po prostu nie będą dziękuję zakładać bardzo. Rodzin. Polska 2050 nie poprze tego projektu waloryzacji. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dobromir Sośnierz, bardzo proszę. To fajnie, że nie oszukujemy się, że program ma mieć znaczenie demograficzne. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te mrzonki i po krótkotrwałym wzroście liczby urodzeń powróciliśmy do trendu spadkowego, który mieliśmy wcześniej, tylko nawet z jeszcze bardziej stromym nachyleniem. Po raz kolejny okazało się, że wielka inżynieria społeczna opiera się na bardzo lichych przemyśleniach, więc obecna mądrość etapu głosi już jedynie, że to powiększenie teraz ma sprawić, że rodziny staną się tylko zamożniejsze i będą miały lepsze perspektywy rozwoju. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tak się stanie, zastanówmy się najpierw, dlaczego nie wyszło to, co miało wyjść pierwotnie. No, po raz kolejny okazało się, że urzędnicy i ekonomiści tak naprawdę w niewielkim stopniu rozumieją skomplikowane zależności w gospodarce, które próbują regulować swoimi ustawami i próba zmiany jednego parametru wywołuje lawinę konsekwencji bezpośrednich i pośrednich, których autorzy pierwotnego pomysłu najczęściej zupełnie nie ogarniają i nawet kiedy one nastąpią, nie zdają sobie sprawy z tego, że sami je pośrednio wywołali. Tak więc jeśli rząd rozdaje pieniądze, to one muszą się skądś wziąć. Mogą się wziąć na przykład z podatków. Podatki mogą obciążyć większość obywateli bezpośrednio i wtedy to kółko zataczane przez ten rządowy pieniądz jest łatwiej widoczne. Podatnicy wpłacają podatki, rząd następnie nalicza swoją prowizję, opłaca urzędników, a potem te pieniądze wypłaca podatnikom z powrotem i od razu wtedy widać, że dla obywateli jest to gra o sumie ujemnej, to znaczy globalnie dostaną mniej niż płacili, prawda? Ale jeśli coś nie działa, to głosi prawo Murphy'ego, to rozbuduj to. Nadal nie będzie działało, ale trudniej będzie to zauważyć, że nie działa. No więc, żeby było trudniej zauważyć, że to jest bez sensu, można oczywiście nakładać rozmaite podatki pośrednie, których płatnikami nie będzie taki przeciętny podatnik, tylko na przykład przedsiębiorca, producent, pośrednik. Wtedy ostatecznie i tak zapłaci konsument w wyższych cenach, ale mało kto już dostrzeże związek jednego z drugim. Zwłaszcza, że przecież 500+ nie działa w próżni, jest tysiące innych programów rządowych, które drenują nasze kieszenie i te ceny podbijają, więc już nikt się nie połapie, co z czego wynika. Można też zamiast podatków pieniądze dodrukować, czyli podać gospodarce taką kokainę. W pierwszej chwili taka gospodarka zachłyśnie się dodatkowym pieniądzem, ruszy jak ćpun na imprezę, ale w dłuższej perspektywie spowoduje to co? Inflację, tak, spowolnienie, niepewność, zahamowanie inwestycji i w efekcie będziemy biedniejsi, a nie bogatsi względem stanu, w którym państwo w ogóle by się w to wszystko nie mieszało. Oczywiście jednemu człowiekowi może się tam czasem polepszyć skutek państwowego rozdawnictwa, bo jeśli państwo zabierze Kowalskiemu, a da Nowakowi, to Nowakowi realnie się poprawi na koszt Kowalskiego, ale całej gospodarki się w ten sposób nie da podnieść wyżej. Zawsze będą na tej loterii redystrybucyjnej jacyś wygrani, ale cała gospodarka na tym nie zyska. Nie da się wzbogacić ogółu rodzin pieniędzmi odebranego ogółowi rodzin. Od czego kraj się może wzbogacić? Ano od pracy, od tego, że będziemy wytwarzać więcej dóbr i usług, a następnie będziemy się mogli tymi za pośrednictwem pieniędzy wymieniać tymi dobrami ze sobą. To jest jedyna droga. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Karolina Pawliczak, niezrzeszona. Panie marszałku, Wysoka Izbo, no cóż, dzieci z tego nie będzie. Mimo że 500+ ma swoją określoną i w mojej ocenie dość istotną funkcję społeczną, wsparło rodzinę, a przede wszystkim dzieci w rodzinach najbardziej potrzebujących i należy je oczywiście zwaloryzować, to program ten nie wypełnił podstawowego celu, któremu został przypisany, czyli zwiększeniu dzietności w naszym kraju. I sami w sumie do tej sromotnej porażki się przyznaliście. Niezależnie od tego, czy 500+, czy 800+, świadczenie to będzie wypłacane około 100 tysiącom dzieci mniej niż w momencie, gdy program był wprowadzany w 2016 roku. Gdy ruszał program 500+, w rocznikach, które mógł objąć, było blisko 7 milionów dzieci. W tych, które będą mogły korzystać z niego w przyszłym roku, będzie ich o 100 tysięcy mniej. To efekt radykalnego spadku liczby urodzeń w ostatnich latach. Od 2020 roku wynosił on około 20 tysięcy z roku na rok. Najnowsze dane GUS są dramatyczne i również nie pozostawiają złudzeń. To już kolejny miesiąc, kiedy rodzi się najmniej dzieci. Liczba urodzeń polskich dzieci już teraz spadła poniżej 300 tysięcy, a przecież statystyki zawyża rosnąca liczba dzieci cudzoziemców urodzonych w Polsce i o tym również ani słowa nie mówicie. W zeszłym roku było ich 14,5 tysiąca, a więc około 5% ogólnej liczby i mniej więcej tyle z nich jest także beneficjentami 500+. Naprawdę nie zastanawialiście się, dlaczego tak się dzieje, czy może jeszcze nie dojrzeliście do tego i nie rozumiecie, że problem jest zupełnie w innym miejscu. Rodziny, które chcą zdecydować się na dzieci, przede wszystkim chcą bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa mieszkaniowego, między innymi z dostępem do taniego, konkurencyjnego kredytu mieszkaniowego, bo własność mieszkania da również gwarancję spokojniejszego życia. Bezpieczeństwa finansowego, zabezpieczeniem powrotu kobiety po porodzie do pracy bez straty wartości wynagrodzenia. Bezpiecznej i bezpłatnej procedury in vitro. Bezpieczeństwa dostępu do żłobków czy przedszkoli, dobrej i bezpiecznej, mądrej edukacji, bez czarnkowych uronień i ideologii. I wreszcie, a właściwie przede wszystkim, bezpiecznej, o najwyższych standardach opieki okołoporodowej i ochrony zdrowia. Rodzina jest najważniejsza, to wasze niezmienne od lat hasło na wybory. Próbujecie wycierać sobie nim każdy polityczny wiec i billboard. Ale tak naprawdę, i życie to pokazuje niemal codziennie, że liczą się dla was sondażowe słupki, bo właśnie w tragediach rodziny, w których państwo zawiodło, widać jak na dłoni waszą niemoc, bezradność i niekompetencje. I to, że hasło to nie ma tak naprawdę dla was kompletnie żadnego znaczenia. Potrzeba nam bezpiecznego, mądrze i odpowiedzialnie zarządzanego państwa, które stworzy i da warunki swoim obywatelom do odpowiedniej polityki prorodzinnej oraz społecznego wsparcia tych najbardziej potrzebujących. Również ze wsparciem oczywiście 800+. A wy zawiedliście w tych obszarach i nie tylko na całej linii. I w ostatnich tygodniach przed wyborami, w kończącej się już kadencji, tego na pewno nie zmienicie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do pytań. 23 osoby będą zadawały pytania. Ustalam czas zadawania pytania na minutę. Bardzo proszę panią poseł Aleksandrę Gajewską z Koalicji Obywatelskiej. Nie ma. Panią posłankę Katarzynę Kotulę z Klubu Parlamentarnego Lewica. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. To program wprowadzony po to, by Polakom lepiej się żyło, żeby polskie rodziny miały godne życie i po to, by w Polsce rodziło się więcej dzieci, mówiła premier Beata Szydło w 2017 roku. Pani premier mówiła też, że wzrost liczby urodzeń był celem rządu, a nawet utrzymywała, że baby boom zaczyna być faktem. Fakty są takie, że na polu demograficznym polegliście na całej linii i nie macie dzisiaj żadnego pomysłu, jak ten bardzo niebezpieczny jednak trend odwrócić. Program 500+ wyciągnął rodziny z biedy i o tym Lewica mówi od początku. To jest fakt, ale dobrze wiecie, że skrajne ubóstwo znowu rośnie i wraca do poziomu z 2015 roku. Na szczęście my na Lewicy wiemy, jak
to zrobić. Jak zbudować prawdziwe państwo opiekuńcze, które wspiera i daje poczucie bezpieczeństwa. Także tym młodym, którzy chcą założyć rodzinę, ale za waszych rządów niestety się na to nie decydują. Młodzi ludzie potrzebują dostępu do tanich mieszkań na wynajem, na które ich stać, gwarancji miejsca w żłobku, dobrej publicznej szkoły, bezpieczeństwa na rynku pracy. To wszystko w przyszłym rządzie załatwi Lewica, a dzieci będą się wtedy rodziły. Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, klub parlamentarny Lewica. Pani posłanka Katarzyna Kretkowska, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Projekt 500+ nie przyniósł zakładanych, deklarowanych efektów wzrostu dzietności. Wszystkie działania rządu PiS w sferze społecznej, zwłaszcza w sferze opieki okołoporodowej, braku tej opieki, cała kwestia związana z aborcją, z brakiem mieszkań, brakiem żłobków, o czym dzisiaj tutaj klub parlamentarny Lewicy mówi przy tej okazji, przy innych okazjach, spowodował, że ta dzietność drastycznie maleje. I chciałam zapytać, bo rząd przedstawiając ten projekt, przedstawia też koszty wprowadzenia tych zmian, mówiąc, że będzie to 24 miliardy w przyszłym roku, natomiast w kolejnych latach będzie to maleć, ponieważ rząd przewiduje, że w ciągu najbliższych 6 lat dzietność spadnie o ponad 500 000 pomiędzy rokiem przyszłym a 2029. Przerażające jest to, że premier przedstawia projekt, informując, że ta dzietność o 500 000 spadnie i nie zamierza niczego z tym, jak wynika z tego projektu, zrobić. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Projekt 500+ przestał działać, bo PiS swoją błędną polityką doprowadził do gigantycznej inflacji. Panie premierze, czy obecny rząd ma jakikolwiek pomysł na realizację pierwotnego planu programu 500+? Czy zrobicie coś, aby w Polsce podnieść ilość narodzin, czy postawicie na sprowadzanie uchodźców i emigrantów, którzy będą mieli za zadanie zastąpienie nas na rynku pracy? W Polsce drastycznie spada dzietność. Dane demograficzne pokazują, że w 2022 roku urodziło się najmniej dzieci od czasów II wojny światowej. Dopóki Polki nie będą bezpieczne w swoim kraju, ten niekorzystny trend się nie zmieni. A nie zmieni się ten trend, dopóki PiS będzie u władzy. Nie oczekuję w tej sprawie od PiS-u odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub parlamentarny Lewica. Nie ma. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja zastanawiam się, czy jest już w Polsce tak dobrze z usługami publicznymi, takimi jak edukacja, takimi jak ochrona zdrowia, takimi jak transport publiczny, że państwo znaleźli pomysł na to, jak wydać pieniądze, żeby jednak te pieniądze zostały wydane niezbyt skutecznie, bo jeżeli popatrzymy na skuteczność tego programu, to ona jest zerowa, a nawet minusowa. Dzietność drastycznie spadła i to jest też zasługa w cudzysłowie rządów PiS. Natomiast ja chciałem zapytać o kwestię wzrostu wydatków na edukację, które edukacja de facto pozwala młodym ludziom realizować się w przyszłości i dobrze zarabiać. Państwo drastycznie zaniżyli poziom edukacji, w związku z tym pytanie, czy stać was na to, aby przyznać się do błędu i zwiększyć finansowanie kształcenia, zwiększyć finansowanie na edukację i dać młodym ludziom prawdziwe szanse na przyszłość, na dobrą przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Maciej Konieczny, klub parlamentarny Lewica. Bardzo panie proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. 500+ w 2015 roku to była naprawdę duża rzecz, to była dobra rzecz, to było rozwiązanie, które zmieniło na lepsze życie milionów polskich rodzin. To było coś, co naprawdę odmieniło życie bardzo wielu ludzi, sprawiło, że miliony dzieciaków wyjeżdżały na wakacje, często po raz pierwszy, zmniejszyło ubóstwo wśród dzieci, zwiększyło wolność i niezależność kobiet, na których barkach to wychowywanie dzieci spoczywało. I to na tej neoliberalnej pustyni, jaką była Polska, to było naprawdę fantastyczne rozwiązanie i zmieniło Polskę na lepsze. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
Od początku było to rozwiązanie niedoskonałe, bo brakowało wpisane w to rozwiązanie waloryzacji. Bo jako Lewica uważamy, że każde rozwiązanie powinno mieć charakter systemowy i powinno być waloryzowane, żeby nie było skazane na łaskę tego czy innego polityka. Ale my mamy rok 2023. Udział płac w PKB spadł do poziomu sprzed rządów Prawa i Sprawiedliwości, do poziomu z czasów rządu Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o to, jaka jest wielkość budżetu w relacji do PKB, jest najniższa w historii Polski. Naprawdę, z tego dobrego początku z 2015 roku już prawie nic nie zostało. Dlatego musimy waloryzować 500+, ale to nie wystarczy. Potrzebujemy systemowych rozwiązań, potrzebujemy socjaldemokratycznej polityki, a tą może wprowadzić tylko Lewica. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Paulina Matysiak, klub parlamentarny Lewica. Dobry wieczór, pani posłanko. Dobry wieczór, panie marszałku. Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. W politycznym krajobrazie świadczenie 500+ ma już swoje stałe miejsce, w które wydaje mi się też wpisało się bez większego problemu, żeby to było jasne. I w zasadzie można powiedzieć, że dziś Polacy nie wyobrażają sobie polskiej polityki społecznej bez właśnie tego świadczenia. W zasadzie nie wyobrażają sobie też polityki społecznej bez tego świadczenia. W zasadzie wszystkie ugrupowania, prawie wszystkie ugrupowania opozycyjne. Natomiast to, co jest kluczowe, jeżeli mówimy o tego rodzaju świadczeniach, które mają pomagać, które mają wspierać, które mają obniżać poziom ubóstwa, to kwestia właśnie waloryzacji, bo to byłoby uczciwe rozwiązanie, to byłoby sprawiedliwe rozwiązanie. To dawałoby szansę i przygotowywanie swoich budżetów domowych bez tego, czy jakiś polityk podejmie decyzję, czy nie podejmie decyzji. Bez tego, czy będą wybory, czy nie będą wybory. To świadczenie powinno być waloryzowane każdego roku o wskaźnik inflacji. Sprawa powinna być prosta i załatwiona już dawno temu. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Janusz Kowalski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, dotrzymaliśmy słowa, wprowadziliśmy 500+, dotrzymujemy słowa, wprowadzamy 800+, 7 milionów polskich dzieci będzie pobierać wyższe świadczenie, ponieważ zlikwidowaliśmy Polskę biedy Donalda Tuska, Polskę głodnych dzieci, szczególnie na obszarach wiejskich, i mamy dzisiaj Polskę bezpieczną za czasów rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego. Tu dotrzymaliśmy słowa. Ale jest coś absolutnie niemoralnego w słowach Lewicy i Donalda Tuska, który obiecuje legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży. Niemoralnego, że mówicie coś o dzietności, bo wy nienawidzicie dzieci, które chcecie zabijać. I najważniejsze jest to, żeby wygrać wybory i nie dopuścić do tego, żebyście was progresywny program zrealizowali i dopuścili do tego, że będzie można zabijać legalną aborcją dzieci. Nie wypowiadajcie się na ten temat w ogóle, bo nie macie do tego prawa. To wy nienawidzicie dzieci, które chcecie zabijać. Dziękuję. Pan poseł Sylwester Tułajew, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, z prawdziwą satysfakcją w lutym 2016 roku głosowałem za przyjęciem programu 500+. Dotrzymaliśmy słowa jako Prawo i Sprawiedliwość. To, co obiecywaliśmy w kampanii, zostało zrealizowane. I dzisiaj proponujemy 800+, bo wiemy, że to jest program dobry, że to jest program, który służy polskiej rodzinie, że to jest program, który rzeczywiście wspiera młode pokolenie, ale jednocześnie mówimy o najważniejszej sprawie, że to nie jest wydatek, w sensie, że to nie jest jakiś koszt, to jest inwestycja. To jest inwestycja w młode pokolenie, w młodych ludzi. I dzisiaj mówmy również o kwotach, bo dla rodzin mieszkających tylko i wyłącznie w samym Lublinie to jest rocznie 335 milionów złotych już teraz. Dla Lubartowa, małej miejscowości powiatowej, jest to kwota 26 milionów złotych. Dla małej gminy Wąwolnica jest to kwota 4 milionów 600 tysięcy złotych, które otrzymują rodziny każdego roku. I dzisiaj skutecznie pracujemy nad tym, aby to było 800+, i słowa dotrzymamy. Dziękuję bardzo. Pani poseł Barbara Bartuś, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie minister. W każdym państwie pobierane są podatki i to jest normalne, tak jest zbudowana wspólnota państwowa i to właśnie od rządu każdego państwa zależy, na co te podatki są przeznaczane, co rząd, co państwo chce wspierać. I dlatego bardzo serdecznie dziękuję rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego, że tak mocno wspiera polskie rodziny, polskich emerytów, czego przykładem jest między innymi to świadczenie, które będzie podwyższone z 500+, z 500 zł do 800 zł. Dlatego też są wypłacane 13, 14 emerytury, bo państwo polskie wspiera rodziny, wspiera najsłabszych, ale wspiera też dzieci i rozwój rodzin. I myślę, że tylko jako pochwała tego naszego projektu są te zarzuty, że robi się to w prekampanii wyborczej, że dzisiaj to procedujemy, bo to właśnie na tym polega, że jest to dobre rozwiązanie, a państwo się go boicie, bo tak jak Platforma Obywatelska nie potrafi znaleźć odpowiedzi na to, czy to jest dobry program, czy on powinien być, czy on nie dziękuję powinien. Serdecznie. Jeszcze raz bardzo pani serdecznie poseł, dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że ten projekt dzisiaj procedujemy. Dziękuję. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani poseł. Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Ja chciałem zwrócić uwagę na aspekt, który wydaje mi się nie był poruszany. Mianowicie, jeżeli państwo byście pojechali na Mazury, w góry, nad morze, zobaczycie polskie rodziny. Te polskie rodziny zaczęły jeździć na wczasy. To właśnie też jeden z elementów programu 500+. Ale to nie tylko chodzi o wypoczynek tych rodzin. To chodzi także o usługi. Te rodziny zostawiają te 500+ także w miejscach zakwaterowania, zostawiają w usługach. To się przekłada na pracę, na podatki. Szanowni panowie konfederaci, to też wraca. Więc to nie jest tak, że to idzie w jedną stronę. Panie pośle, nie wiem, czy pan ma rodzinę, czy nie. Zapraszam nad morze lub zapraszam w górę. To się nazywa popyt. Natomiast nie za bardzo rozumiem, skoro ten program jest taki bardzo zły, to dajcie nam go poprawić, dajcie nam go podwyższyć i zostawcie nas tym, bo to jest nasz sukces. No dziękuję. Pani poseł Anna Kwiecień, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Tu bardzo często wielu posłów wypowiada taką magiczną frazę, że dzieci się nie rodzą mimo tego programu. Otóż warto wiedzieć, że w czasie rządów właśnie Platformy Obywatelskiej i PSL-u wyjechało 2 miliony kogo? Młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy powinni mieszkać w Polsce i powinni zakładać rodziny i z tego tytułu powinny przychodzić na świat dzieci. A proszę państwa, za ich czasów rocznie rodziło się 400 tysięcy dzieci. Co to znaczy? To znaczy, że w ciągu 8 lat rządów tak naprawdę trzeba sobie wprost powiedzieć, jakby przez 5 lat nie urodziło się nawet jedno dziecko, bo 2 miliony młodych ludzi wyjechało. To skąd mają być dzisiaj dzieci? To jest pierwsza sprawa. A druga bardzo ważna sprawa to, proszę państwa, pierwszy ogromny spadek urodzeń był w latach 90., a to roczniki 90. dzisiaj powinny w Polsce zakładać rodziny i powinny rodzić się dzieci. One się rodzą. Gdzie? W Wielkiej Brytanii, dziękuję w Niemczech, bardzo. Tam, gdzie za waszych czasów wyjechały teraz młode osoby. Pana posła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Klub Parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowna pani minister, do 3 razy sztuka, może teraz uda mi się uzyskać od pani odpowiedź. Rząd Prawa i Sprawiedliwości tylko wyrywkowo chroni najuboższych. 670 tysięcy najuboższych polskich rodzin, gdzie jest 1 700 000 dzieci, od 2016 roku nie ma waloryzacji zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków,
ale także progów dostępu do tych zasiłków rodzinnych. To właśnie te najbiedniejsze rodziny wiedzą, że skumulowana inflacja 47,3%, a rząd PiS-u mówi nie dla waloryzacji zasiłków rodzinnych i progów dostępu. Nie będzie. W związku z powyższym to jest pytanie, jak rząd zamierza chronić te rodziny, które są w najtrudniejszej sytuacji. Dlaczego nie wprowadzacie waloryzacji zasiłków rodzinnych i progów dostępu do tych zasiłków? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dobromir Sośnierz, wolnościowcy. Panie pośle Norek, 500+ nie zwiększa żadnego popytu. O, pan poseł już poszedł. Bo przecież te pieniądze, gdyby zostały w gospodarce, też by je były wydane, więc to zmniejsza popyt, bo po drodze część tych pieniędzy zmarnujecie, więc ten popyt jest zmniejszony o kwotę, którą zmarnujecie, a nie zwiększony, bo to pieniądze nie biorą się znikąd, są po prostu przenoszone z jednego miejsca na drugie miejsce. Ustaliliśmy już w pierwszej części mojego wystąpienia, że bogactwo nie bierze się z przekładania pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, tylko z pracy, więc co powinien zrobić rząd, żeby tej pracy było więcej? No powinien stworzyć warunki takie, żeby ludziom chciało i opłacało się pracować, żeby mieli motywację do pracy i żeby efekty ich pracy nie były przywłaszczane przez rząd, żeby nie musieli czasu poświęcać i swojego wysiłku pracy na obmijanie podatków, na przezwyciężanie biurokratycznych barier, na studiowanie nowych przepisów, na kombinowanie. I takie warunki nazywamy wolnym rynkiem, czyli sytuacja, kiedy ludzie bez zbędnych przeszkód wymieniają się owocami swojej pracy. To jest właśnie piękny, uczciwy i, co ciekawe, skuteczny system, w którym nikt nie zagląda drugiemu w talerz i każdy żyje za swoje i nie próbuje się najeść na cudzy koszt. Takiego systemu chcemy i za takim będziemy się opowiadali. Głosujemy przeciwko tej ustawie. Dziękuję. Pan poseł Artur Dziambor, wolnościowcy. Proszę, panie pośle. Szanowni państwo, poseł Rusecka tutaj w swojej wypowiedzi powiedziała, że projekt 500+ w 100% spełnił swoje założenia. No, pani prezes ma inne zdanie. Zdaje się, że powiedział, że w kwestii demografii niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości poległ i program 500+ się nie sprawdził. Proszę ustalić jedną wersję. Pani wypowiedź generalnie brzmiała tak, jakby chciała pani powiedzieć, że ten projekt zlikwidował biedę. No tak nie za bardzo, bo przypomnę jeszcze raz, 3,5 miliona ludzi pracuje za najniższą krajową, a w przyszłym roku będzie to już 4,5 miliona prawdopodobnie. Pani poseł Wargocka powiedziała, będziemy powtarzać, że inflację spowodowała pandemia i Putin. No, kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą, jest taka zasada, ale ludzie myślący i analizujący wiedzą doskonale, że tak nie jest. Pani Henning-Kloska przypomniała, że Jarosław Kaczyński był przeciwny tej waloryzacji jeszcze niecały rok temu. Mówił, że to by było proinflacyjne. No tylko krowa nie zmienia poglądów, a my wiemy, że Jarosław Kaczyński nie krowa. Ja mam jedno konkretne pytanie. Dlaczego to 800+ czy 500+ nie jest po prostu ulgą podatkową? Dlaczego rozdajecie te pieniądze w formie bezpośredniego przelewu, a nie chcecie dać tego w formie zwykłego odpisu podatkowego? I proszę nie używać argumentu, że jest to również dla osób niepracujących, ponieważ sami propagandowo używacie argumentu o tym, że nie ma w Polsce bezrobocia. Dziękuję. Więc cóż stoi na przeszkodzie? Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Czochara. Przypominam, panie pośle, że ulga podatkowa również została wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wolna kwota od podatku 30 tysięcy. Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku stawiał na pierwszym miejscu polskie rodziny i Polskę. Dlatego zostały wprowadzone programy prospołeczne. Między innymi program 500+, a dzisiaj zmieniamy go na 800+, za co bardzo serdecznie w imieniu opolskich rodzin dziękuję. A jak wyglądało to za rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, który tutaj tak pięknie przedstawiał swoje programy, zapomniał powiedzieć o podwyższeniu wieku emerytalnego, zapomniał powiedzieć o podniesieniu VAT na ubranka i wielu innych bardzo niekorzystnych decyzjach, a między innymi bezrobocie, chociażby w moich powiatach prudnickim i nyskim, za rządów Platformy Obywatelskiej PSL wynosiły ponad 20%. Dzisiaj jest to 2,7, a rozwój gospodarczy najwyższy
jeden z najwyższych w świecie. Dziękuję bardzo za wszystkie programy, pani minister. Pan poseł Przemysław Koperski, klub parlamentarny Lewica. Panie marszałku, Wysoka Izbo, jak pan marszałek doskonale wie i również część z państwa, ja reprezentuję okręg leżący blisko granicy z Republiką Czeską, więc trochę o Czechach. Czechy mają prawie najlepsze rezultaty na polu dzietności w Europie. Wskaźnik 1,7 został przekroczony w zeszłym roku, a wydają znacznie mniej pieniędzy na politykę prorodzinną niż Polska. Moje koleżanki i koledzy z Lewicy mówili już o tym, w jaki sposób oszukiwaliście polskie rodziny, nie waloryzując świadczenia 500+ przez ostatnie kilka lat, czy w ogóle go nie waloryzując. Okazuje się, że 100 kilkanaście euro to nie jest jedyny czynnik, który determinuje posiadanie dzieci. Wiedzą o tym doskonale koleżanki, które wyjechały za granicę, Polki, o których pani mówiła, bo trzeba przyznać, że te 100 kilkanaście euro w Polsce to jest zdecydowanie mniej niż koleżanki, które wyjechały za granicę, otrzymują w Niemczech, we Włoszech czy w innych krajach. Trzeba pamiętać o tym, że determinuje przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. To, czy kobiety czują się bezpiecznie, czy mają dostęp do bezpłatnej edukacji seksualnej, czy mają bezpłatny dostęp do przedszkoli, czy mają bezpłatny dostęp do in vitro, czy mają bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej, między innymi do aborcji. To wszystko dzieje się w Republice Czeskiej. Dlatego ten wskaźnik wynosi, został przekroczony 1,7, a w Polsce niestety z roku na rok spada i dzisiaj już jest 1,38. I chcę państwu powiedzieć, że jest pewna optymistyczna wiadomość też, ponieważ w Republice Czeskiej 20 lat temu ten wskaźnik wynosił 1,1. Dzisiaj w ciągu 20 lat Czesi doszli do wskaźnika 1,7. Jeżeli państwo zmienicie swoją politykę, a najlepiej oddacie ją w bardziej rozsądne ręce, to wtedy jest szansa na to, że Polki będą chętnie rodziły dzieci w Polsce, a nie w Czechach, nie we Włoszech, czy w Niemczech. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pana nie było, panie pośle. Słyszy mnie pan? Koleżanki powiedzą, o co chodzi. Bo pani koleżanki, jestem wobec was wyjątkowo... Proszę pani, jestem wobec was wyjątkowo elegancki, bo po prostu lubię z wami pracować. Ale ponieważ pana posła nie było, to pokazuje, pan się zapyta i już będzie spokojnie. Bardzo proszę, pani posłanko. Dobrze. W tej debacie nad bardzo dobrym programem 500+, sztandarowym programem Prawa i Sprawiedliwości, padły zarzuty do pani minister, że pani minister nie docenia osiągnięć poprzedniego rządu, Platformy Obywatelskiej, PSL-u i nie docenia tamtych programów. Ale my mówimy o wsparciu finansowym rodzin wychowujących dzieci. Jak to wsparcie finansowe wyglądało? Nie było 500+, nawet nie było 100+. Szanowni państwo, zasiłek rodzinny, jedyna forma wsparcia finansowa rodzin. Kryterium dochodowe 539 zł. Żeśmy jako opozycja, kluby opozycyjne prosili co roku, podnieście kryterium, nie ma pieniędzy. Po 6 latach podniesiono zasiłek rodzinny o 9 zł. Za kolejny okres nacisków Prawa i Sprawiedliwości podniesiono o 15 zł, a następnie o kolejne 15 zł. I to jest dorobek Platformy Obywatelskiej i PSL-u w obszarze wsparcia finansowego rodzin. 2 miliony dzieci straciło prawo do tego żebrzaczego zasiłku, ponieważ kryterium dochodowe nie było zmieniane. Więc proszę państwa, nie dyskutujcie już na temat 500+. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Aleksander Mrówczyński, Prawo i Sprawiedliwość, klub parlamentarny. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Zadam pytanie, czy można krytykować program Plus 500? Program pomocy polskim rodzinom, który teraz zamieniamy na 800+. Od 8 lat rząd Zjednoczonej Prawicy pomaga Polakom, pomaga polskim gminom. Za poprzedniego rządu, kto miał mało w portfelu, miał jeszcze mniej.
Kto miał dużo, miał jeszcze więcej. Dzisiaj bieda nie ma twarzy dziecka. A wielu samorządowców mówi, że zmiany w gminach wyprzedziły czas o 15-20 lat. Rodzina jest dla nas najważniejsza. Żadna wasza krytyka tego nie zmieni. My dbamy o rodzinę w przeciwieństwie do naszych poprzedników. Jeszcze raz zapytam, jak można totalnie krytykować dobro? Pewnie można ze strony totalnej opozycji. Zrobimy wszystko, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Prawa i Sprawiedliwości dali mógł rządzić, dali mógł dawać dobro Polakom, polskim rodzinom. Dziękuję bardzo. Klubu Parlamentarnego. Dziękuję, panie pośle. Bardzo to było mocne. Bardzo proszę, zapraszam panią poseł. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, zdumiewająca jest propozycja opozycji docenienia pracy poprzez wykluczenie z otrzymywania świadczenia podwyższonego o 300 zł tych dzieci, których rodzice nie pracują. To jest wyrzucenie dzieci poza margines i dzielenie społeczeństwa. Kuriozalna jest też taka próba docenienia pracy. Ci, którzy za których rządów bezrobocie było dwucyfrowe i zakupy na zeszyt, chcą dzisiaj doceniać pracę. Ja tylko przypomnę, to jest dwucyfrowe bezrobocie kontra bezrobocie dzisiaj najniższe w Unii Europejskiej. Ale już zdumiewa całkowicie i oburza hasło, które tutaj dzisiaj padło: Polska gospodarna, a nie marnotrawna. Gospodarka w Polsce się rozwija, PKB odnotowuje najwyższy wzrost w Unii Europejskiej, jeden z najwyższych w świecie, a dla nas pieniądze na rozwój i wsparcie dzieci to nie jest marnotrawstwo, to jest inwestycja. I dlatego pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za ten program, za projekt podwyższenia świadczenia, które pomaga Polakom w wychowywaniu dzieci do 800 zł miesięcznie. Dziękuję uprzejmie. Jakie miłe słowa padły w stosunku do pani minister. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Po 8 latach rządów PiS polska demografia jest w najgorszym stanie od II wojny światowej. W kwietniu urodziło się najmniej dzieci w historii pomiarów. Jeżeli chcemy odwrócić ten trend, to Polki po pierwsze powinny mieć zapewnione podstawowe bezpieczeństwo i w tym prawo do aborcji, a polskie rodziny powinny móc liczyć na realne wsparcie. Niestety, oczywiście program 500+ nie spełnił tych oczekiwań. Między latami 2016-2023 realna wartość 500 zł spadła do 336. Czyli o 1/3. Podwyżka do 800 to nie jest żaden prezent, ale tak naprawdę zwykłe wyrównanie, żeby 500 znów mogło po prostu znaczyć 500 zł. Ale nie może być tak, że rząd przypomina sobie o wyborcach i o rodzinach dopiero, gdy zbliżają się wybory. Dlatego pora, by ta dyskusja zakończyła się systemowym rozwiązaniem. Jeżeli chcemy zagwarantować, by 500 zł było realnym, stałym wsparciem dla rodzin, to świadczenie powinno być waloryzowane w odniesieniu do poziomu inflacji. Dopiero wtedy to będzie prawdziwa pomoc, a nie co wyborcze sztuczki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Iwona Kurowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, panie minister, Wysoka Izbo. Po pierwsze, to pragnę bardzo serdecznie przeprosić wszystkie kobiety obrażone tu dzisiaj z tej mównicy, nazywane kobietami niepracującymi, bo kobiety, które wychowują dzieci, jedno, dwójkę, trójkę, więcej to już w ogóle, to są kobiety ciężko pracujące. A jeśli jeszcze łączą to z pracą zawodową, to trzeba im oddać szacunek, ale jeśli się poświęcają wychowaniu dzieci, to chyba jeszcze bardziej, bo to wcale nie jest lżejsze. Więc z tego miejsca po prostu za te słowa bardzo wszystkie panie przepraszam. Po drugie, bardzo trudno jest zwiększać dzietność, lansując liberalny styl życia na paradach równości i zachęcając do tego, żeby aborcja była na życzenie i praktycznie do ostatniego dnia. Tak jak tu przed chwilą padło, warunkiem bezpieczeństwa kobiet jest legalna aborcja. To chyba w ten sposób dzietności nie zwiększymy. Po trzecie, te dzieci z rodzin wielodzietnych zasilą w przyszłości
pracowników, wszystkich, którzy będą pracować, na tych seniorów, o których się martwicie, że nie starczy na ich emerytury. I już ostatnie, bardzo dziękuję pani minister za to, że ten program jest, bo to jest inwestycja w to, żeby te kolejne pokolenia były dobrze wykształcone i miały dobrą pracę i dobrze pracowały na przyszłych seniorów. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Jacek Ozdoba, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. Szanowni państwo, droga pani minister, oczywiście program prodemograficzny to jest program, który wzmacnia bezpieczeństwo, czy też mamy do czynienia z czymś, co jest absolutną inwestycją w przyszłość, bo jak można nazwać lepszą inwestycję niż tą, która dotyczy przyszłych pokoleń. I oczywiście na tej sali, jak widzimy, są pustki, ale ta sala, która po części, której siada opozycja jest tą, można powiedzieć, zaskoczoną, ponieważ kiedy kilka lat temu Donald Tusk mówił, że program taki jak 500+ po pierwotnej odsłonie nie może być zrealizowany, bo gdzieś te pieniądze są zakopane. No i gdzie one były zakopane? No, zakopane były tam, gdzie były zorganizowane grupy przestępcze. I tak się złożyło, że gdy kodeks karny został znowelizowany i przyszła zbrodnia VAT-owska, wpływy pozwoliły realizować program 500+ na drugie dziecko. Ale rozwój tego programu i w tej chwili ta nowa odsłona, dzięki pani minister, świadczy o tym, że tylko i wyłącznie Zjednoczona Prawica dba o polskie rodziny. I w przeciwieństwie do opozycji, my uważamy, że duże polskie rodziny to jest inwestycja i przyszłość, a nie patologia, tak jak to uważa Donald Tusk. Dziękuję serdecznie. Głos teraz zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pani minister Barbara Socha. Zapraszam panią minister uprzejmie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałabym pokrótce odnieść się do tych wszystkich kwestii, które tutaj były poruszone. Przede wszystkim polityka prorodzinna. No jest absolutnie, myślę, oczywiste, ale być może warte przypomnienia, że jednak od 2015-16 roku zasadniczo zmieniła się polityka społeczna w Polsce i ta polityka społeczna stała się nowoczesną polityką społeczną, taką jak w krajach zachodnich, właśnie przez to, że wprowadziliśmy szereg programów powszechnych, nie tylko programów socjalnych skierowanych do osób o najniższych dochodach, do osób najbardziej potrzebujących pomocy, ale wprowadziliśmy programy, które są programami powszechnymi, kierowanymi do całego społeczeństwa, ukierunkowanymi na konkretne grupy. W tym przypadku mówimy o rodzinach wychowujących dzieci. Nie jest absolutnie żadną tajemnicą, że oczywiście, że bogactwo i rozwój gospodarczy pochodzi z pracy, ale żeby ta praca mogła być potrzebna, są ludzie. I nie można porównywać osoby, która pracuje i na utrzymaniu ma tylko siebie, z rodziną, w której się wychowuje kilkoro czy więcej dzieci, bo to są zupełnie nieporównywalne sytuacje, koszty utrzymania, a nie trzeba być ekspertem od polityki społecznej, żeby wiedzieć, że o ile koszty wychowania dzieci w dużej mierze ponoszą rodzice, to korzyści z wychowywania tych dzieci już są odczuwane przez całe społeczeństwo. Dlatego właśnie program Rodzina 500+ był tak przełomowym programem, ale to nie był nasz jedyny program. Zanim poszły kolejne, poszedł program Dobry Start, zanim był rozwój programu Maluch Plus, z dzisiejszym kolejnym ogłoszeniem naboru ciągłego w tym programie, tak aby wszystkie gminy, które w Polsce istnieją, których jeszcze nie ma żłobków, by mogły wziąć udział w tym programie. Przypomnę, że od stycznia nie tylko zwiększyliśmy wielokrotnie budżet tego programu, ale też wprowadziliśmy stałe dofinansowanie do opieki żłobkowej. Wprowadziliśmy kolejny program, który zmienia filozofię opieki nad dziećmi do lat 3. No, mam na myśli rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli dofinansowanie dla rodziców dzieci właśnie w wieku żłobkowym, czyli 2- i 3-letnich, niezależnie od tego, jaką formę opieki wybierają. Dlatego, że chcemy wspierać wszystkie rodziny, nie tylko te rodziny, które korzystają ze żłobków. Ale to nie wszystko, bo poza naszym resortem, ponieważ działamy jako rząd wspólnie na rzecz rodzin, powstały jeszcze inne programy. O nich wspomnę krótko. Zmiany podatkowe, czyli ulga dla dużych rodzin 4+. Ulga, która oznacza, że rodziny, w których wychowuje się 4 bądź więcej dzieci, de facto nie płacą w Polsce podatków, dlatego że ta ulga sumuje się
czyli 85 tysięcy kwoty wolnej, sumuje się z 30 tysiącami, co oznacza 115 tysięcy kwoty wolnej na jednego rodzica. Jeżeli to jest rodzina z kilkorgiem dzieci, małżeństwo, to ta kwota łącznie wynosi 230 tysięcy złotych kwoty wolnej. I to są ogromne zmiany. Zmiany w kodeksie pracy. Kodeks pracy, który wprowadza na stałe pracę zdalną. Kodeks, który wprowadza ulgi, który wprowadza elastyczność pracy właśnie w tym wymiarze związanym ze świadczeniem pracy zdalnej. Czy wreszcie programy mieszkaniowe. I oczywiście mogą Państwo powiedzieć, że w tej obszarze jest bardzo wiele do zrobienia i to jest prawda, ale to my wprowadziliśmy program Mieszkanie bez wkładu, w którym są też zaszyte tak zwane spłaty rodzinne, czyli kolejne umorzenia części kredytu związane z pojawianiem się kolejnych dzieci, czy chociażby program, który w tym tygodniu wszedł w życie, czyli bezpieczny kredyt 2%, w którym jako ciekawostkę być może dla Państwa dowcipną podam tylko taką informację, że część ekspertów, analityków rynków mieszkaniowych wyłapała rzekomą lukę w tym programie i ogłosiła, że przegapiliśmy i pojawiła się luka, bo to znaczy, że jeżeli jedna osoba skorzysta z tego kredytu na pierwsze mieszkanie 2%, druga osoba skorzysta z tego kredytu i w którymś momencie wezmą ślub, pobiorą się, to przegapiliśmy ten moment, bo te dwie osoby będą mogły z tych dwóch mieszkań korzystać. Otóż nie, Szanowni Państwo, nic nie przegapiliśmy. To jest świadoma polityka prorodzinna, która służy temu, aby nie było zniechęcania do zawierania małżeństw, aby osoby, które decydują się w Polsce na małżeństwo, nie traciły na tym finansowo. Więc jest to działanie absolutnie świadome. Program Rodzina 500+, który dzisiaj ma tylu zwolenników, Nie był takim programem tak pozytywnie ocenianym od początku. Przypomnę tylko, Lewica nie głosowała wtedy, ale Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu, nie popierała tego programu. Ja, Szanowni Państwo, nie jestem parlamentarzystą, ale przychodząc do Sejmu ciągle liczę na debatę, dyskusję o różnych programach, o różnych pomysłach. Co słyszę z tej strony sali? Jedyny pomysł, jaki Państwo przynosicie dla polskich rodzin, to jest zmiana daty w naszej ustawie. To nie jest debata, która pokazuje pomysły i ścieranie się różnych poglądów. Teraz chciałam się odnieść do skutków. Ja mówię, pani poseł, ja się odniosę chętnie do tego. Automatyczna waloryzacja czy zmiana daty to jest ciągle tylko w Państwa przekonaniu poprawianie naszych pomysłów. A ja bym chciała usłyszeć pomysły nowe, świeże, to co macie Państwo do zaproponowania Polakom. Przepraszam, że przerwę, pani minister, ale wydaje mi się, że są jakieś granice rozsądku. Prowadzę obrady od godziny 17. 3 godziny był przedstawiany projekt, przez 3 godziny projekt renty wdowiej. Obiecuję pani jako wicemarszałek Sejmu. Jak będą projekty tego typu, będę do pani dzwonił, panią zapraszam. Dziękuję bardzo. Skutki wprowadzenia tego programu, czy zmiany, które ten program wprowadził, była mowa o kilku sprawach. Była mowa o ubóstwie. Szanowni Państwo, ten program przyczynił się zasadniczo do ograniczenia ubóstwa. Dziwią mnie takie dane podawane, że rośnie w Polsce ubóstwo. Otóż nie. I to nawet dla analityków zaskakujące są dane opublikowane przez GUS w lipcu, a przez Eurostat w czerwcu, z których wynika, że ubóstwo w Polsce nie rośnie, w odróżnieniu od tego, co dzieje się w innych krajach europejskich. Wracając do Eurostatu, czyli do porównania tego, jak to wygląda w krajach europejskich, Polska jest w tej chwili na trzecim miejscu od końca, jeżeli chodzi o zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym, czyli jesteśmy na podium z najniższym zagrożeniem ubóstwem i to nie jest sytuacja, która była zawsze, bo przypomnę, że kilkanaście lat temu w 2010 roku byliśmy na podobnym miejscu, ale na początku, czyli na samym początku z drugiej strony, tak dokładnie. Ubóstwo w Polsce maleje i to ubóstwo skrajne zatrzymało się na tym samym poziomie, mimo że mierzymy się z trudnymi warunkami zewnętrznymi, o których tutaj myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Druga kwestia związana z
ze skutkami tego programu, o której w ogóle nie było mowy, a też mnie to nie dziwi, że to w ogóle nie było podniesione, bo to pokazuje tylko absolutnie odwrotność do tego, co przewidywała opozycja. Ja przypomnę, kiedy ten program był wprowadzany, mówiło się o tym, słyszeliśmy, że kobiety będą masowo rezygnować z pracy, będą siedziały w domu, cytuję. Tak się nie stało oczywiście i ten program nie tylko, że nie spowodował bierności zawodowej kobiet, wręcz przeciwnie, ten program przyczynił się do absolutnie rekordowego wzrostu zatrudnienia kobiet, wzrostu aktywności zawodowej kobiet z bardzo prostej przyczyny. Ten program pomógł wejść na rynek kobietom, które wcześniej nie miały takich możliwości. Wywarł ogromną presję na wynagrodzenia kobiet. Dzięki temu my dzisiaj, między innymi dzięki temu, bo to oczywiście nie jest jedyny powód, ale myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć, że mamy w Polsce jedną z najniższych w Europie luk płacowych między kobietami a mężczyznami, a zatrudnienie kobiet cały czas rośnie. I ostatnie, w moim przekonaniu najważniejsza kwestia, do której chcę się odnieść, 6 minut mi jeszcze zostało, demografia. Szanowni Państwo, trudno tutaj dyskutować o demografii, bo w 6 minut trudno mówić o tak złożonych procesach, natomiast kilka kwestii myślę warto powtórzyć. Dzietność to nie to samo, co liczba urodzeń. To jest pierwsza sprawa. Liczba urodzeń w Polsce maleje, bo liczba urodzeń to jest dzietność pomnożona razy liczba kobiet, które mogą dzieci rodzić. Liczba urodzeń w Polsce maleje, dlatego że dramatycznie maleje nam liczba kobiet, które są w wieku do urodzenia dzieci. I tutaj podam jeden przykład. Podam jeden przykład na jednym roczniku. Rocznik 1983, szczyt echa wyżu powojennego, czyli rocznik, w którym urodziło się w Polsce 750 tysięcy dzieci. Mniej więcej tyle samo, ile urodziło się w rocznikach powojennych. To było echo, czyli po wyżu powojennym przyszedł niż i później ten roczniki wyżowe urodziły dzieci. W roku 83 mieliśmy szczyt tego wyżu, 750 tysięcy dzieci przyszło na świat. Te dzieci w 2003 roku miały 20 lat. To był czas, kiedy w Polsce szalało bezrobocie, kiedy byliśmy w przededniu wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku. W 2005-2006 ci ludzie mieli 22, 3, 4 lata. I to jest ta grupa, która wyjechała z Polski zakładać rodziny bądź po założeniu rodziny rodzić dzieci za granicą, nie w Polsce. To był czas, kiedy mieliśmy w wieku odpowiednim do rodzenia dzieci rekordowe roczniki. Wtedy powinno być echo wyżu lat 80. W latach właśnie 2008, 9, 10, 11. Wtedy powinno być echo. Gdyby ono było tak samo silne jak echo lat 80., to powinniśmy mieć 700 tysięcy urodzeń. A ile było? W 2003 roku urodziło się w Polsce 350 tysięcy dzieci. 350 tysięcy dzieci, czyli nawet nie połowa tego, co roczniki ich rodziców. To oznaczało, że mieliśmy w Polsce wtedy rekordowo niską dzietność. Co to dzisiaj oznacza? Rocznik 2003 ma dzisiaj 20 lat. I te roczniki niżu, który miał być wyżem, ale niestety ten potencjał został zmarnowany, dzisiaj wchodzą w wiek rodzenia dzieci. Nie ma siły fizycznej, matematycznej, ani żadnej innej, aby rosła nam liczba urodzeń przez najbliższe 20 lat. Dlatego mogę Państwu powiedzieć, że co miesiąc będziecie mogli powiedzieć, że w Polsce rodzi się rekordowo mało dzieci, dlatego że nam dramatycznie spada liczba kobiet, które te dzieci mogą urodzić. Czy to oznacza, że my się poddajemy i nie mamy pomysłów? Nie. To absolutnie nie oznacza nic takiego. Jesteśmy pierwszym rządem, który przygotował strategię demograficzną. Ja mogę też jako ciekawostkę podać, że najważniejsi, najbardziej uznani w Polsce demografowie z różnych stron, o różnych przekonaniach politycznych, bo każdy z tych naukowców oczywiście ma swoje poglądy, różnią się co do oceny naszej strategii. Oczywiście podkreślają, że pewne kwestie są w niej niezbyt mocno zaznaczone, inne zbyt bardzo i tutaj się ścieramy i to jest merytoryczna dyskusja. Natomiast przyznają jedno, że od 20 lat apelowali do kolejnych rządów o przygotowanie strategii demograficznej i żaden rząd nad tym się nie pochylił. I dzisiaj mamy strategię demograficzną, będziemy ją realizować,
chociaż sytuacja jest bardzo trudna i chociaż jesteśmy po tym czasie, kiedy był dobry moment. Dlaczego program Rodzina 500+ na początku przyniósł efekty w postaci zwiększonej liczby urodzeń? Bo można powiedzieć, że ten rocznik, o którym mówię, miał wtedy 37-8 lat. I to była końcówka takiego momentu, kiedy te kobiety mogły jeszcze urodzić swoje ostatnie dziecko. Od tamtego czasu, to był tak zwany efekt tempa w demografii, od tamtego czasu nie ma takiej możliwości. My dzisiaj, odnosząc się do tego zarzutu, że w OSR-ze mamy w ocenie skutków regulacji mamy malejącą liczbę dzieci. Oczywiście, że tak. Dlatego, że my wiemy doskonale, ile dzisiaj jest kobiet, które mają 25 lat i my wiemy doskonale, ile będzie za 5 lat kobiet, które mają 25 lat, bo one dzisiaj mają 20 i my wiemy, jaka jest liczebność tego rocznika. Tak samo jak wiemy, ile będzie za 10 lat kobiet, które mają 25 lat, bo dzisiaj mają 15. I to nie jest czarna magia i to nie jest nic odkrywczego, to są po prostu statystyki, którymi się posługujemy, bo mamy to wszystko policzone, przemyślane i wiemy, jak to działa i nie zaklinamy rzeczywistości, mówiąc, że spada dzietność, bo się mało dzieci urodziło. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Był przykład Czechów. Zachęcam do lektury raportu o Czechach autorstwa Instytutu Pokolenia. Nie zdążę tutaj przedstawić, jakby ustosunkować się do tych kwestii, które były podjęte, za mało na to czasu. Włosi czy Niemcy mają dużo gorszą sytuację od nas, szanowni państwo, i to też nie jest zarzut do nich. My doskonale wiemy, jakim trudnym tematem jest mierzenie się z demografią, natomiast to absolutnie nie są dobre przykłady. I ostatnia rzecz. Pan poseł Kosiniak-Kamysz, który chyba wyszedł, mówił o poprawce odnoszącej się tylko do osób pracujących. Na pierwszy rzut oka bardzo słuszna poprawka, ale co to znaczy osoba pracująca? Czy jeżeli ktoś ma umowę zlecenie przez jeden dzień w miesiącu, będzie zaliczony jako osoba pracująca, czy nie? Czy jeżeli ktoś z różnych powodów straci pracę, nie z własnej winy? Czy to jest powód do tego, żeby odebrać tej rodzinie 500+? Czy kiedy przyjdą następne rządy i wróci sytuacja na rynku pracy do tej, z którą mieliśmy do czynienia 15 lat temu, do ogromnego bezrobocia, czy to też jest powód do zabierania 500+? Myślę, że nie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Głos ma sprawozdawca komisji, pani poseł Urszula Rusecka. Bardzo dziękuję, panie marszałku, pani minister, szanowni państwo. Ja bardzo dziękuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości za to, że taki program jak Rodzina 500+ został wprowadzony. Bardzo dziękuję, że w kolejną odsłonę tego programu właśnie podczas tego posiedzenia będziemy mieli przyjemność przeprocedować i przegłosować. Mam przekonanie, że większość klubów zresztą tak deklarowało podczas tej debaty, zagłosuje za tym bardzo dobrym projektem. Myślę, że wstydem jest jednak stanowisko Konfederacji, no ale cóż, tego nie zmienimy. Myślę, że nastąpi refleksja w tych większości młodych ludziach, którzy popierają Konfederację, że jednak te rozwiązania, które kwestionuje Konfederacja, są dobrymi rozwiązaniami, zwłaszcza dla nich, dla przyszłych pokoleń. Szanowni państwo z opozycji, no nie dziwi mnie, że nie ma tutaj praktycznie nikogo z Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza tej, która była też w tych przedstawicieli, którzy byli wtedy, kiedy w 2016 roku wprowadzaliśmy program Rodzina 500+. Nie ma nikogo z Polskiego Stronnictwa Ludowego, które tak naprawdę za rządów Platformy i PSL-u odpowiadało za politykę prorodzinną. Przypomnę, że był taki raport Najwyższej Izby Kontroli z roku 2015, który nie zostawił suchej nitki na polityce prorodzinnej, którą uprawiała Platforma Obywatelska razem z PSL-em. Powiem w ten sposób. Do tej pory, po transformacji w naszym kraju, nikt nie prowadził tak dobrej, systemowej polityki prorodzinnej, jak prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Jeżeli chcemy się odnieść co do wartości, to powiem tak. No, w roku 2015, kiedy obejmowaliśmy władzę, to była kwota 37 miliardów przeznaczonych na politykę prorodzinną. W tym roku dla wsparcia rodzin rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczy około 117 miliardów. Więc proszę sobie porównać te wartości. Ale dlaczego stać nas jest i stać na taką właśnie politykę prorodzinną, na środki, które przeznaczamy na jeden z programów Rodzina 500+, ale i na te inne, o których mówiła pani minister Socha, takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jak Wyprawka Szkolna 300+, jak programy systemowe wspierające usługi społeczne, jakim są chociażby żłobki. Ano dlatego, że uszczelniliśmy finanse publiczne. Walczymy z mafiami VAT-owskimi, mafiami paliwowymi. Przypomnijcie sobie państwo, w momencie, kiedy obejmowaliśmy władzę, to budżet państwa polskiego po stronie wpływów, po stronie dochodów wynosił 285 miliardów. W tej chwili po stronie wpływów to jest 605 miliardów. No to jest po prostu przepaść. Przez te nasze 8 lat prawie rządów cały czas musimy nadganiać te stracone 8 lat przez naszych poprzedników. A jeżeli chodzi o wpływy, same wpływy z uszczelnienia VAT-u, to jest kwota ponad 250 miliardów. Tyle udało nam się ściągnąć środków dla naszych polskich rodzin. Pani minister Barbara Socha wyjaśniała kwestię demografii. No cóż, ja tutaj muszę się odnieść do tych słów pani poseł Karoliny Pawliczak. Pani poseł, naprawdę jest pani oporna na wiedzę demograficzną, bo nie można mówić powierzchownie, tak na wprost, jak to mówi opozycja i sprzyjające ich media, że program 500+ nie przyniósł sukcesu demograficznego. Powiem tak, jeśli popatrzymy na prognozy, z którymi zmierzaliśmy się w roku przed wprowadzeniem 500+, one były zastraszające, jeżeli chodzi o demografię. Nam udało się trochę ten trend zahamować, ale jeszcze jasno i wyraźnie trzeba te dane przytoczyć. Gdybyście wy państwo, nieobecni na tej sali i obecni z lewicy, bo przecież też rządziliście, i wtrącę tutaj, bo pan Tomaszewski mówił o waloryzacji świadczeń rodzinnych. Panie pośle, ale wy zlikwidowaliście w ogóle świadczenia rodzinne, jak rządziliście, to myśmy przywrócili te świadczenia rodzinne tak naprawdę. Gdybyście wtedy pomyśleli o problemie demograficznym, z którym Polska od lat 90. się zmaga, gdybyście wprowadzili tak przełomowe projekty i programy, nie mielibyśmy takiej sytuacji, z jaką zmierzamy się teraz. Porównujecie państwo Polskę do Czech. No to, szanowni państwo, tam od 20 lat prowadzona jest polityka właśnie prorodzinna. My ją wprowadzamy dopiero od 8 lat. I staramy wprowadzać się ją skutecznie, ale utraconego czasu nie nadrobimy. Oczywiście wracają do nas już Polki, Polacy, którzy wyjechali za waszych rządów Platformy na emigrację. Ale przypomnę, 2 miliony Polaków wyjechało za rządów Platformy Obywatelskiej, bo do tego doprowadziliście. Tutaj przewijał się temat związany z, to Lewica podejmowała, że wasze rządy będą tak wspaniałe, jeśli tylko dojdziecie do władzy. Nie daj Boże, 3 miliony bezrobotnych. A jaka jest teraz stopa bezrobocia? No mamy najniższą stopę bezrobocia nie tylko w Unii, ale i w ogóle w krajach europejskich. I to jest właśnie prawdziwie prowadzona polityka gospodarcza kraju. O jednej rzeczy też to tutaj wybrzmiało w pytaniach, ale muszę to jednak podkreślić. No za rządów Platformy Obywatelskiej 2 miliony dzieci wypadło, jeżeli mówimy o świadczenia z systemu świadczeń rodzinnych, a próg uprawniający do tych świadczeń był niższy niż skrajne ubóstwo. 700 tysięcy dzieci w latach między 2008 a 2005 żyło w skrajnej nędzy.
I dlatego nie ma państwa z Platformy teraz na sali, bo wstyd jest tego wysłuchać. Wstyd te... No, jest jedna pani przedstawicielka, ale po prostu wstyd, jak wyglądała wasza polityka prorodzinna. Pan Kosiniak-Kamysz mówił o, to też hasło wybrzmiało, Polska gospodarna, a nie Polska marnotrawna. Tak, panie przewodniczący, my dbamy o to, aby Polska była gospodarna, o to, żeby stać było mamę z dwójką, trójką, czwórką dzieci wyjechać nad morze, a nie tylko dbaliście państwo o elity. Ja wiem, że im potem przeszkadzało to, że są tłumy na plażach, że są tłumy na szlakach polskich gór, ale my się z tego cieszymy, bo o to chodzi, żeby nasze rodziny, polskie rodziny czerpały z dobrodziejstw, dobrego gospodarowania polskimi finansami i że Polska za rządów Prawa i Sprawiedliwości naprawdę gospodarczo radzi sobie świetnie. Jeżeli chodzi o przyrost PKB, mamy jeden z najwyższych w świecie po pandemii, bo państwo oczywiście zapomnieliście, że jeszcze kolejny czynnik, który również nie wpływa dodatnio na demografię, to jest przecież pandemia. To przecież rozsądny rodzic zastanawia się podczas pandemii, czy decydować się na dziecko. To jest niepokój związany za naszą wschodnią granicą, związany z wojną. To są te czynniki, które też wpływają na sytuację demograficzną, obok tych obiektywnych, o których już wspomniałam, o tym, że zapomnieliście zadbać o demografię. Jak powiedziała pani minister Barbara Socha, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym rządem, który opracował solidną strategię demograficzną. Bardzo jeszcze raz dziękuję pani minister Marlenie Maląg na ręce pani minister, dla pani minister na ręce też całego resortu, jak i również pana premiera Mateusza Morawieckiego za przygotowywanie tego projektu ustawy, za dobrą politykę ekonomiczną naszego kraju, za dobre rozwiązania dla polskich rodzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Pan poseł, jedna minuta sprostowania. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowna Pani Przewodnicząca, Lewica nie zlikwidowała świadczeń rodzinnych. Lewica uchwaliła ustawę o świadczeniach rodzinnych 28 listopada 2003 roku właśnie za rządów Lewicy, między innymi wprowadzając zapisy dotyczące zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków rodzinnych i waloryzację nie wprowadzacie od 2016 roku i po raz czwarty nikt rządu nie umie na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję.